Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj, gdy w Łodzi świętujemy i radujemy się poświęceniem Bazyliki Archikatedralnej, dostajemy czytania, które mówią o pragnieniu Boga. Pierwsze mówi o tym, że Bóg od wschodu, bo tam jest wyobrażenie Izraela, było o tym, gdzie mieścił się Eden, właśnie na wschodzie. I z tego wschodu to jest miejsce, skąd przychodzi Bóg. I światłość Pana wchodzi do świątyni i ją wypełnia. Jego chwała, Jego obecność. Bóg, który jest niewidzialny, który jest duchem, daje się jakoś poznać. Daje nam też jakiś przystęp do siebie. Mówi prorok o jego pragnieniu, o tym, że on chce mieć miejsce pośród swojego ludu. Że jest właśnie tu. Że człowiek, który jest ograniczony, który ma swoje ciało, wie, gdzie iść, gdy przychodzi mu znaleźć Boga. Że ta wiara nie jest czymś eterycznym, tylko ona ma konkret. Konkretne miejsce, którym jest ta świątynia. Ale popatrzcie, że to jest też nie tylko pragnienie Boga, tylko to pragnienie Boga tak naprawdę jest odpowiedzią na nasze pragnienie i na nasze potrzeby. Że nie chcę wiary, czy nie wyobrażam sobie Boga, który będzie eteryczny. Pragnę Boga, który będzie, i pragnę, żeby moja wiara miała w sobie pewien konkret. Czy nie z powodu tego konkretu nieraz ta wiara ma taki charakter, bym powiedział, zabobonny. Nasza wiara ma potrzebę konkretu. Jest jakieś napięcie pomiędzy tym, co jest widzialne, a niewidzialne. Tym, jak Bóg się nam daje, jak się nam ukazuje, ale tym też, że ostatecznie zawsze będzie kimś niepoznawalnym. Dzisiaj widzimy pragnienie Boga, które spotyka się z pragnieniem człowieka. Miejsce. Ale więcej, tym miejscem staje się ciało człowieka. Tą świątynią staje się ciało człowieka. W tych dzisiejszych tekstach ja wybrałem Ewangelię Jana, bo ona mówi o ciele Chrystusa jako o świątyni. Są inne teksty, które mówią także o tym, że oddajemy cześć Bogu w duchu i prawdzie. Ale popatrzeć na siebie z okazji tej rocznicy poświęcenia Bazyliki w taki sposób, że ja jestem Bazyliką, że ja jestem miejscem, w którym Bóg
w którym Bóg ma swoje miejsce. Właśnie we mnie, w moim umyśle, w moim sercu. Jaka to jest niezwykła godność człowieka. Czy go odnajduje w sobie? Myślę, że bardzo często my żyjemy w taki sposób, w jakichś napięciach, w różnych pragnieniach, głodach, ale w taki sposób, że się nie spotykamy z sobą, że nie wchodzimy w siebie. Życie nieustannie pełne bodźców, przebodźcowań, to jest życie spustoszone nieraz, ale takie na powierzchni. I znów nie mówię tego, żeby kogokolwiek pouczać. Po prostu tak jest. Trzeba nam dzisiaj, myślę sobie z okazji tej rocznicy, wrócić do siebie, albo przynajmniej uzmysłowić sobie potrzebę powrotu do siebie. Na modlitwie myślę, że jest tak, że pierwszą rzeczą, która się wydarza, to jest to, że ja wracam do swojego ciała, że ja sobie uzmysławiam, o, mam ciało. Przestaję mużdżyć i latać za szarańczą myśli, tylko nagle znajduję miejsce. A tym miejscem mojego bycia w tym świecie jest właśnie moje ciało. O, tu jestem. To może wydawać się śmieszne albo naiwne, to co teraz mówię, albo jakieś takie proste, o czym ten facet gada. Ale mam wrażenie, że wielu z nas nie umie spojrzeć albo nie spogląda na siebie w taki sposób, że o, tu jestem. Nie skomunikuję się z sobą. Jak się nie skomunikuję z sobą, jak nie wejdę w siebie, jak nie przyjmę siebie i swojego ciała, a zatem też swojego życia, nie spotkam się z Bogiem. Nie spotkam się też z drugim człowiekiem. My bardzo często żyjemy obok siebie, wzajemnie. Nie umiemy tworzyć wspólnoty, to jest trudne, wszystko to wiemy. Ale dlaczego tak jest? Myślę, że jednym z takich rzeczy jest to, że nie przyjmujemy siebie, nie spotykamy się z sobą. Dzisiaj, jak mówimy o poświęceniu bazyliki i uzmysławiamy sobie, że nasze ciała, to powie święty Paweł wprost, idąc właśnie za tą linią, że to wasze ciała są świątynią ducha, to w was mieszka Bóg, no to warto tego Boga nawiedzić. Warto spotkać się najpierw z sobą, przyjąć siebie i wtedy człowiek odkryje, że jest tu jakaś chwała. I to nie jest wyobraźnia tylko. To nie jest psychologia, to jest jakaś tajemnica, która przekracza jedno i drugie. Prośmy Pana, aby otworzył nas na tą świętość, na świętość Jego obecności. Bóg, który stał się człowiekiem, Bóg, który zamieszkał nie tylko pośród swojego ludu, ale zjednoczył się ze swoim ludem. Wielka tajemnica. Amen.